Dobry wieczór Państwu. Niedziela Chrztu Pańskiego. Miałem takie pragnienie, żeby dziś z Wami też się spotkać. Zwłaszcza, że to wielkie święto. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Wyraźna wskazówka. A co znaczy słuchać? To, co Pan Jezus powiedział, to jest zapisane. 8 błogosławieństw. Błogosławieni cisi, ubodzy w duchu, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, którzy wprowadzają pokój. Jego słuchajcie. I teraz drugi taki jakby wątek tych rozważań. Z obłoku świetlanego. Także to nie była chmura. Jakaś tam chmura. Jak to by ktoś powiedział, zaczadzenie. Zaczadzenie. Albo myślokształty. Ja kiedyś pokazałem, mam zdjęcie z Chrośla, Chrystusa Króla, piękna, piękna figurka, insygnia królewskie. Skromniutka. Bez przepychu. I aureola anioła. No to tam mi ktoś napisał, że to są myślokształty. Za nazwą. A gdzieś tam, że zaczadzenie religijne. Tak. A tutaj z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. To nie było zasadzenie. To nie było zasadzenie. Ten obłok świetlany. Tak. Jego słuchajcie. Mój tata woził do pracy, bo był rewidentem wagonów tutaj potem w Jawie, na dworcu. Rewidentem wagonów kolejowych. A wcześniej był palaczem, potem maszynistą. Potem takie z racji na wiek już potem to przeszedł na rewidenta. I woził do pracy gazetę Tygodnik Powszechny. Ja byłem malutkim chłopcem, nic tego nie rozumiałem. To była głęboka komuna i nie było takich gazet jak teraz, religijnych, nie było. Nie było Radia Maryja, nie było telewizji Trwam. Nie było takich rzeczy, zapewniam. I tam w tym tygodniku był, na jednej stronie była Ewangelia. Na niedzielę. Dlatego brał tę gazetę, zamówił ją, że tak powiem, prenumerował. Tak. To opowiadał, jak koledzy z pracy z tego powodu takie były lekkie drwiny, że o, tata, o, to biskup, miał pseudonim biskup, mój tata. Oczywiście zgryźliwie, złośliwie, nie? Dokuczane, że taki, czy Ewangelię czyta. Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca. Z obłoku, nie z chmury. Tam nie napisali, że z chmury, tylko obłok. Tam bardzo często jest w Piśmie Świętym przemówił z obłoku. Obłok. Mistyka. Tak. Chrześcijanin, jak wchodzi do kościoła, to nie stąpa, nie idzie w kościele, tylko kroczy. Kroczy. Chrześcijaństwo daje mistykę, daje człowiekowi, że ma duszę, nie jest tylko mięsem. Jest takim połączony z wszechświatem, z Bogiem Ojcem. Chrzest, tak jak dzisiaj słyszałem w kazaniu, chrzest jest początkiem innych sakramentów, tak, ale też chrzest to jest potem wybory, bo kierujemy się w swoim życiu honorem, zasadami, bo już nie mamy takich możliwości jak człowiek, który nie ma zasad. Człowiek, który nie ma zasad, zawsze wygra z człowiekiem, który ma zasady. To tak jakby w szachy grał ktoś i są pewne zasady. Konik, potem tam dama i tak dalej. Król i tak dalej. Już zapomniałem, jak to było. Dama ma najbardziej możliwości. Największe możliwości przez całą szachownicę może. Już no potem widać, że kobiety mają więcej możliwości.
No wracając do tematu. Człowiek, który ma zasady, zawsze przegra z człowiekiem, który nie ma zasad. Bo będą ciosy poniżej pasa, będą knucia, będą intrygi, będą zasadzki. Bo człowiek, który nie ma zasad, będzie sprytny i będzie wykorzystywał pewne rzeczy niedozwolone, tak zwane. A człowiek, który ma zasady, to będzie się starał, tak jak zrobił lew. Bardzo się dziwię, że lwa nazwali królem zwierząt. Widziałem taką antylopę z pięknymi rogami. Piękne, takie długie rogi. Nie wiem, jak się nazywa, tak gazele, czy takie długie rogi, kolorowe takie, sierść kolorowa, dostojnie tak kroczy, łania. Łania powinna być królewną, a królem na przykład jeleń na rykowisku, jak on dostojny jest. A według mnie lew nie powinien być królem. To jest zwykły bandyta. Zwykły bandzior, to jest taki opryszek. Jakby na przykład w mieście działał o jakiś opryszek, jakby krzywdę rozbił ludziom, no to by go zamknęli albo i tak dalej. A w przyrodzie taki lew robi co chce i jadą ci bogaci, takie zwane snoby, filmują tam, jak tam lew zażera niewinną sarenkę, nie? Zażera niewinną sarenkę. Powystrzelać te lwy, oni by sobie dalej by sobie rady bez tego króla tam, nie? I według mnie lew nie powinien być królem. Lew nie ma zasad. On potrafi zażreć malutką sarenkę, by się bawić się nią, tymi pazurami. Nie ma honoru, lew nie ma honoru. A widziałem taką scenę, że bawuł albo sarna wisiał tu u szyi, mogłaby nadepnąć kopytem, taki duża, potężna, nadepnąć na brzuch lwu. Oj, by pogruchotało te narządy wewnętrzne. I wtedy by puścił. Ale sarna, bawoł, te wszystkie inne piękne zwierzęta nie nadepną, bo nie chcą zrobić krzywdy. To pomyłka.